matka królu. Zadziwiasz mnie. Udało ci się odkryć trzonek laski Horadrimu. Mam nadzieję, że wiesz, jak użyć kostki Horadrimów, żeby zespolić ten trzonek z metalowym zwieńczeniem. Okej, witam państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. Ja wiem, jak to ustawić, ale musimy jeszcze wtedy w związku z tym w jedno miejsce się chyba udać. Do świątyni Żmijoszponów. Ja specjalnie stąd wychodzę, chyba że my to już tu możemy użyć sobie. Nie, transmutuj nie możemy. Gdzie my mamy tu wyjście? Tu na szczęście mam wszystkich wybitych, będziemy kierowali się tylko w górę. Ale kurczę, te zadania coraz bardziej pokręcone w tym tytule. I jeszcze przypominam, my gramy w trybie online, więc mapa za każdym razem jest generowana od nowa. Ja bym chciał skończyć już to zadanie i mieć z nim raz na zawsze spokój w tym momencie. Chociaż jest bardzo fajne. Nie ukrywam, trzeba pomyśleć, co tu zrobić. Ja też jeszcze nie wiem, bo jak widzicie, nagrywam odcinek po odcinku. Nie wiem, jak państwu zmontuję ten poprzedni odcinek właściwie, jak to zostanie zaprezentowane. Sobie to sprawdzimy. Chyba że jeszcze tu byśmy w górę sobie podeszli sprawdzić tak dla zasady. Ej, ja ginę! Tak, tak, w ten sposób. Wilkołak jednak ma większą odporność tutaj. Można zdecydowanie sobie z tego pokorzystać. No niech wilczki wejdą. Już mi się nie chce z tymi, ciągle z takimi samymi potworami walczyć tutaj, z tworami. Idźcie, atakujcie, zobaczcie, one stoją. No bez sensu, bo te kruki zaraz padną, wydziobią mi moczy, ale co to nam da? Dobra, daleka oaza i my musimy świątyni Żmijoszponów szukać. Jak ja bym był świątynią, to jakbym wyglądał? Dobra, tu była studzienka. Nadal jesteśmy na dalekiej oazie. Ślepy zaułek, tu w górę też, bo jeszcze na mapie nie luknąłem. Dobra, ja bardziej skupiam się teraz na tej samej mapie. Tu niby są jakieś niebieskie ślady. Martwi mnie też, że nie zdobyliśmy tutaj punktu kontrolnego. Okej, ślepy zaułek. Co tu w dół? Jestem przeciążony.
Nasza świeżb teraz, no mówię, tutaj wszystkie egipskie plagi jesteśmy... Poznajemy. Zaginione miasto, czy ja tu miałem przyjść? Smurf Maruda. Co to było? Nocny tygrys? O kurde, tu jest jakaś lokalizacja. Prastare tunele. Nie, no nie mieliśmy. Miasto, żmijowate coś. Drodzy mili, ja za chwilę zrobię cięcie, bo generalnie już... Tracę pomysły tutaj na to. My tu zaraz level wbijemy. Nocny tygrys. Co ci dupę wygryz? Koniec. Czyli co, podejrzewam, tu w górę nie pójdziemy sobie, a pójdziemy. Zaginione miasto, ale ja nie sądzę, żebyśmy my tu czegoś mieli szukać w tym zaginionym mieście. Bo to przynajmniej by było dziwne, tylko na tej oazie. Ja nie wiem, co to są te punkty. W końcu, drodzy państwo, mamy to. Świątynia Żmijoszponów. Poziom pierwszy, więc wchodzimy. To jest tutaj. Kurde, nie spodziewałem się, że to tak daleko będzie. Ej, wy tam wilczki atakujcie dzielnie, wszystkie razem w kupie siła drzemie. Strażnik. Marudzi, że nie uniesie, by uniósł, jakby się postarał. Lecimy w górę, panowie wilczki. Ja lubię tak ostro wejść w te wszystkich tych tutaj. Będziemy tu szukać ostatniego kawałka chyba, tak? To jest ostatni kawałek, który musimy znaleźć. Ho, ho, ho! Żebyśmy go zdołali odkryć i nas nie zabili tu. Dobra, możemy tu w dół zejść, ale sprawdźmy, czy ja mam w ogóle czym się leczyć. Nie za bardzo bym państwu powiedział. Wróćmy sobie do miasta, sprzedajmy te miksturki many, one nam nie będą potrzebne.
A w zamian za to kupmy coś do leczenia. Nie ma nic, czego nie mogłaby uleczyć odpowiednia mikstura. Co, tego tak nie mogę? Szkoda. Gdybym ja te wilczki same zostawiał, to też by było trochę inaczej. To nie wiem, czy to antidotum nam by się czasem kiedyś nie przydało. Nie wiem. Dobra, wracamy. Zobaczcie, to żmijowate jak nas od razu zaatakowało. Dobra. Nie wiem, czy dobrego builda sobie robię tutaj. No pokąsajcie ich, wilczki. Żywotność ja bym sobie zwiększył, a z umiejętności... kolejnego tego wilczka, a jak? Czemu nie? One nawet nie padają, te wilczki. To był ten. Dobra. Z tyloma wilkami to już musi być tutaj czat. Nie umieszczę już nic więcej. Okej, olejmy ten sprzęt na razie, inne bajery. Zbalsamowany, mumie. Trochę im pomożemy, czemu nie, ale jakoś nie za wiele. Zbalsamowani nawet dają radę. Lećcie, kruki, dziobać oczy. Serio, weszliśmy tu jak zwykle po to, żeby się przekonać, że nic tu nie mamy. Dobra, tu dawać jest ich więcej. Im szybko to idzie nawet. W sumie ja bym teraz nie musiał tak naprawdę nic robić tutaj. Oni by sobie świetnie poradzili z wszystkimi wrogami. Perło. Leczmy się delikatnie. Oni by mogli, w ogóle te wilki by mogły być trochę bardziej inteligentne i tam po prostu atakować, gdzie atakują, nie przychodzić od razu do mnie jak kogoś zaatakuje.
Też te lokalizacje preferują czarowników, skoro ma na czarowników, tak? Okej. Poziom minus 2. Mam nadzieję, że to tylko będzie miała ta lokalizacja 2 poziomy. Bo nie chce mi się już z nimi walczyć. W zadaniu coś się wyświetliło. Zaraz sobie to podejrzymy po walce. Salamandra złocista. One się w różny przeciążony. Nie uniosę już nic więcej. Co ty gadasz, chłopie, że nie uniesiesz? Ja tobie zaraz udowodnię, że uniesiesz. I co tu z zadania? Zapytaj Dragnana o dziwną ciemność, ale to tu. Śmijo z szponów. Dobra, my tu dalej w związku z tym szukamy czegoś. Co to za miejscówka? Co tu się odwala? Żmijowy amulet? Jestem przeciążony. Obrona 4, obrona 8. Ale żadnych dodatkowych aspektów. Do zdrowia, do many, do odporności na trucizny. Ale z czym ja mam z tym amuletem to użyć? Ej, bez jaj, no bo mamy. Użyj kostki Chora Dreamów, by otworzyć kostur. I co teraz? Porozmawiaj z Drognanem. Znajdź kostur do grobowca Talraszy. Kurwa, gdzie jest grobowiec Talraszy? Dobra, to my wróćmy może. My go nie możemy znaleźć, ale możemy porozmawiać z mieszkańcami sobie tutaj. Więc tak zróbmy. Kurde, obchodzę teraz to dookoły jak pacan. Z tobą? Nie. Tu z tobą, jasne. Ale masz laskę Chora Dreamów. Idź z nią do grobowca Talrasza. Tam odszukaj komnatę, na której podłodze znajduje się krąg siedmiu symboli. Kiedy umieścisz laskę w przygotowanym do tego miejscu, otworzy się tajemne przejście prowadzące do komnaty grobowej. Ale przygotuj się do walki. Jeśli chcesz zniszczyć Bala, to przyjdzie ci się najpierw zmierzyć z Talraszem. Ty, a to nie jest ten grobowiec, gdzie mieliśmy? I wyczuwam, że jest czymś coraz bardziej poruszony. Spróbuj z nim porozmawiać jeszcze raz. Jeśli ciągle będzie nieufny, to udowodnij mu, że zasługujesz na jego zaufanie. Widzę, że Jerchyn coraz bardziej zaczyna cię docenić. Dobra, to nam wyszło. Dragonem, tu jeszcze mamy pod drogą. O, polazłbym z tobą do tych grobowców. Ale jakoś nie przepadam za żywymi trupami. Przeglądałem stare podania, próbując
próbując znaleźć informacje na temat położenia grobowca Talrasha. Choć nie dowiedziałem się dokładnie, gdzie leży, to jednak możliwe, że mam dla ciebie dobry trop. Chorazon, wielki demonolog klanu Vizierei, zbudował gdzieś tu w pobliżu swoje tajemne sanktuarium. Był tak potężnym magiem, że do środka budowli sprowadził demony, które służyły mu jak niewolnicy. Poza tym Chorazon dokładnie śledził różne ważne wydarzenia, takie jak na przykład uwięzienie Baala w grobowcu Talrasha. Gdyby udało ci się odnaleźć jego sanktuarium, to na pewno natkniesz się tam na jakąś wskazówkę dotyczącą położenia grobowca. Wątpię, żeby Chorazon jeszcze żył, ale musisz mieć się na baczności. Nikt nie wie, co może znajdować się w środku. Kiedy rozmawiałem o tej sprawie z Lordem Jerhynem, to poprosił, żebym cię do niego przysłał. Może on wie o jakimś sekretnym wejściu albo czymś, co ci pomoże. Poszukaj tajemnego sanktuarium. Jerry powie mi coś jeszcze? Tak. Chwilą, gdy zaczęły się kłopoty, zezwoliłem przerażonym gildiom haremowym schronić się w pałacu. Wszystko było w porządku, aż do pewnej nocy. Przeraźliwe wrzaski niosły się w górę pałacu. Po przybyciu na miejsce strażnicy ujrzeli, jak biedne dziewczyny masakruje banda demonów z piekła rodem. Moi gwardziści próbowali zepchnąć demony z powrotem do tej szczeliny, z której przybyły. Od tamtej pory moi ludzie toczą beznadziejną walkę. Demony wciąż przenikają przez szczelinę do pałacu. W końcu wynająłem Griza i jego najemników, aby pomogli mi chronić moje piękne miasto. Drognan uważa, że tajemne sanktuarium spoczywa zakopane pod tym pałacem, jako że lud Goleon leży w miejscu dawnej fortecy Vizierei. Mój pałac stoi teraz przed tobą otworem. Uważaj na siebie. Okej, drodzy państwo, przynajmniej dowiedzieliśmy się, gdzie leży to całe sanktuarium. Musimy jego w pałacu poszukać. Tu w zasadzie jeszcze jednego questa nie mamy wykonane, ale może on się pojawi. Tu jest poszukaj. Znajdź grobowiec. Tu też zanieść kosztur do grobowca Talraszy. W związku z tym ja w tym miejscu państwu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Oraz jeżeli chcecie wesprzeć kanał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. Cześć!